Jacek Dziedzinkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwa gościem jest pan Krzysztof Grabowski, dezerter. Dzień dobry. Dzień dobry. Dezerter wraca, ale nie dużą płytą, tylko singlem, właściwie epką, trzy utwory, Nienawiść 100%. No, dezerter nigdzie nie był, żeby wracać. Po prostu jesteśmy, pracujemy, kontynuujemy. Wydaliśmy akurat trzynumerową epkę. No tak się ułożyło, że... Przepraszam, ale kiedy wydaliście ostatnią płytę? Lat no, temu, ile? Lat 8? Tam. Wiesz, duże zespoły wydają rzadko płyty. A, Krzysztof Grabowski porównuje się do Guns N' Roses? No nie, bez przesady. To nie ten klimat. Chodzi no tak, o to, że powrót tak. Fonograficzny po latach, tylko trzy utwory. Dlaczego tak długo milczeliście, jeżeli chodzi o nowy materiał? I od razu zapytam, co z dużą płytą? Sprawa jest o wiele szersza, żeby ją powiedzieć jednym zdaniem, więc będę skracał. Właściwie mamy wrażenie od wielu lat, że nagraliśmy piosenki właściwie na tyle tematów i te tematy wciąż powracają i cały czas są aktualne, że wymyślanie nowych tematów jest dość trudne. To dosyć niepokojące. Tak. Staramy się nie zawracać słuchaczom głowy robieniem piosenek o niczym, tylko jednak staramy się, żeby ta treść była dość istotnym elementem twórczości. W związku z tym czekamy, aż się nazbiera odpowiednia ilość energii, którą chcemy przelać na płytę. W ubiegłym roku mieliśmy plan, żeby zrobić materiał na pełne wydanie, ale plany koncertowe nam to trochę pokrzyżowały, bo zaczęliśmy pracę mniej więcej pewnie w maju ubiegłego roku po trasie poprzedniej wiosennej, no ale potem się trafiło, że mieliśmy kilka festiwali w ciągu lata międzynarodowych, na które trzeba było się przygotować, pojechać i tak dalej. No i jakby sprawa się odsunęła do jesieni. Jesienią znowu trasa. Bardzo dużo koncertuje, teraz jesteście w trakcie trasy. To nie jest wiosennej aż tak bardzo koncertowej. Dużo, natomiast regularnie, bo gramy, no, przypuszczam, 30-40 koncertów rocznie, co jak na zespół. To nie jest dużo, bo są zespoły, które grają o wiele więcej. Natomiast my gramy regularnie, rok w rok, taką ilość koncertów i żeby nagrać duży materiał, należałoby wyskoczyć z tego trybu koncertowego, zawiesić tą działalność i skupić się na nagrywaniu dużej płyty. No nie udaje nam się to z wielu powodów, no choćby z powodów czysto ekonomicznych, że no, nie jesteśmy zespołem, który utrzymuje się z grania, ale bo niestety to nie ten klimat muzyki, jak na Polskę, to się nie udaje. W Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii zespoły legendarne, punkowe, a wy takim jesteście w Polsce, utrzymują się z grania. No, ale to są Stany, Wielka Brytania, to są zupełnie inne rynki. Tutaj Polska to jest bardzo mały rynek, jeśli chodzi o sprzedaż płyt chociażby. W związku z tym poświęcenie pół roku czasu czy więcej na zrobienie materiału, dobrze nagranie go w dobrym studio i tak dalej, są duże koszty i stwierdziliśmy, że nie będziemy przerywać działania koncertowego, tylko robić jakby z doskoku to, co się uda. Nie udało nam się nagrać dużej płyty w ubiegłym roku, tak jak powiedziałem, z powodów koncertowych. Ale za to mieliśmy rozpoczęte piosenki, stwierdziliśmy, że skoro już je mamy, to wykonamy taką akcję, której dawno nie robiliśmy i której właściwie ostatnio mało kto robi w Polsce, czyli wydać epkę. Udało się zrobić trzy piosenki, dopiąć, one są jakoś tam ze sobą związane tematycznie, w związku z tym tworzą zamkniętą całość. Uznaliśmy, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby w takiej postaci je wydać, no i zobaczymy, co dalej. Zespół Dezerter powstał, ponieważ przez dawno i przyświecała mu, jak mówiłeś, kiedyś ambicja, żeby być zespołem, który gra najszybciej w Polsce. O, to były pierwsze nasze troszkę marzenia. Troszkę się zmieniło od tego czasu. Bo są tutaj utwory, które nawet od takiego punk rocka są dalekie. No to zależy co... Muzycznie. Tak, nie, no zależy co uznamy za punk rocka. No punk rock jak dla mnie jest bardzo szerokim gatunkiem, w którym się mieszczą różne rzeczy, od rock and rolla po niemalże jazz.
I to, co łączy... Ale to przecież punks, not jazz. No tak, tak, nie, no ale Victims Family chociażby, tak. Czy jakieś zespoły typu No Means No, które mają miały w sobie elementy. Takie elementy bardziej skomplikowane i jakby się tak dobrze przyjrzeć, to takich zespołów pewnie jest więcej. DX na przykład. Fugazi nawet. No Fugazi no to jest bardziej taki... To się nazywało wtedy emo-core, nie wiem jak to się dzisiaj nazywa, też te nazwy wymyślane przez dziennikarzy ewoluują i to się wszystko zmienia i rozpływa. W każdym razie gatunek jest bardzo szeroki, my jakby gramy swoje. Ale wy się czujecie zespołem punkowym, czy jakbyś się określił, jeżeli o etykietkach mówimy? Wiesz co, to jest tak. W 80., pod koniec lat 80. Staraliśmy się zaprzeczać dziennikarzom, jak próbowali nas tłoczyć w szufladkę pod tytułem punk rock. Mówiliśmy, nie, my nie gramy punk rocka, my gramy swoje, w ogóle nas to nie interesuje i tak dalej. Potem to wszystko się przekręciło do góry nogami i stwierdziliśmy, znaczy to my nie robimy sobie żadnych ustaleń, że będziemy się nazywać, czy odpowiadać tak czy inaczej na pytania. To jakoś nam wychodzi spontanicznie. No rzeczywiście tak, dzisiaj mówimy, że gramy muzykę punk rockową, może dlatego mówimy to celowo, żeby jakby pokazać, że ta muzyka też ma takie oblicze, jakie my pokazujemy. Czyli to nie jest rock and roll, to nie jest piosenka o piciu piwa i podrywaniu dziewczyn w glanach i te klimaty nas kompletnie nie interesują. Jesteśmy dorosłymi facetami i staramy się nie zabierać czasu na głupstwa. Kiedy nie byliście jeszcze aż tak bardzo dorosłymi facetami jak dzisiaj, mówiłeś, że Deserter jest zespołem antypaństwowym. Dzisiaj Deserter wciąż jest zespołem antypaństwowym? Nie, nie przypominam sobie, że mówił, że jesteśmy antypaństwowi. Na pewno zwykle byliśmy antypolityczni, czyli jakby staraliśmy się bardzo krytycznie podchodzić do polityki i pokazywać jej ciemne strony. Jak się okazuje dzisiaj z marnym skutkiem. Dlaczego? No doszliśmy w Polsce z polityką do takiego etapu, że naprawdę smutno się na to patrzy. Ale na co się smutno patrzy? No na polityków, na poziom dyskusji. A było lepiej? Na to, co się dzieje. No wydaje mi się, że to jakoś tam powoli ewoluowało w coraz to lepszą stronę, chociaż tak jak to mówiłem już, znaczy napisałem to nawet w swojej książce, że Polacy mają taką tendencję do strzelania sobie w kolano. Jak już tylko jest jakieś światełko w tunelu, to wykonują jakieś dziwne ruchy. Być może jest to nasza cecha narodowa, że chyba nie może być za dobrze. Musi by jednak być jakiś problem, bo wtedy jakoś się Polacy lepiej czują sami ze sobą. No, myślałem, pisząc wtedy o tym, myślałem o latach 90., kiedy nastąpił przełom w 89, tutaj wielkie zwycięstwo, Solidarność, wszyscy się cieszyli, a tu nagle cyk i SLD wygrywa wybory. Znaczy Polacy dokonują dziwnych wyborów i nie ukrywam, zawsze mnie to szokowało i do dzisiaj jakby, chociaż dzisiaj to już się niczemu nie dziwię, bo jestem starszy i widziałem niejedno. Natomiast zawsze jest mi smutno z tego powodu, że to się tak odbywa, że wyciągamy piosenkę sprzed 20 lat, czy sprzed 30, śpiewamy ją, no i się okazuje tak, jakby była napisana dzisiaj. Jeden z liderów, właściwie lider DOA, wszedł w politykę, wszedł do partii Zieloni. Ty nie myślałeś kiedyś, od DOA właściwie się zaczęła jakaś kariera międzynarodowa Desertera, bo to on właśnie wywiózł płytę. Joe Kiley. Tak, wywiózł płytę, nagrania Desertera do Stanów chyba Zjednoczonych i płyta wyszła jako Underground Out of Poland. Czy ty nie myślałeś, żeby kiedyś zaangażować się mocniej w politykę? Nie, w ogóle mnie to nie interesuje. Joe Kiley, Kanada, zupełnie inna rzeczywistość. Nie wiem, czy to. Czy tam są Zieloni, w Polsce też jest partia Zielona. Nie, no, ale nie wiem, czy on wszedł w politykę taką ogólnokrajową, czy w jakąś lokalną, no bo u nas też samorządowcy, punkowcy są, więc jakby
to się zdarza. Polityka ta duża kompletnie mnie nie interesuje, ponieważ... Ale śpiewasz o niej, opisujesz ją, no kontestujesz. No ja opisuję, no wiesz, opisywanie to co innego niż uczestniczenie i chęć bycia opisywanym. A nie chciałeś zrobić czegoś, a nie tylko mówić nie, krytykować? No wiesz, każdy robi swoim życiem to, co robi. Jakby są ludzie, którzy mają wielką potrzebę bycia na świeczniku, są ludzie, którzy mają naturę działaczy. Twój kolega Paweł Kukiz zaangażował się w politykę, jest liderem trzeciego największego ugrupowania w Sejmie. Nie jest moim kolegą. Kolega ze sceny. No cóż, no jest, no i co z tego? Próbuje coś zrobić, no, ale coś co on zmienić? Próbuje zrobić? No jest pieniaczem i krzykaczem i to na tym się kończy jego próba robienia. Chce wprowadzić JOW-y, doprowadził do referendum. Znaczy nie, no nie chcę mówić o Kukizie, bo dla mnie to jest przypadek taki właśnie świadczący o tym, że tu nie dzieje się normalnie w tym państwie. Kiedy Polska miała wstąpić do Unii Europejskiej, ty udzieliłeś rozmowy Mikołajowi, udzieliłeś wywiadu Mikołajowi Lizutowi w takiej książce Punk Rock Later, a wtedy wy, nie wiem na ile świadomie, wzięliście udział w promocji, czy też zachęcaniu ludzi do tego, żeby wzięli udział w referendum prounijnym. Czy ty teraz będziesz jakoś zachęcał Polaków do tego, żeby wzięli udział w głosowaniu do Parlamentu Europejskiego w ogóle w wyborach? Uważam, że to jest sprawa osobista, czy ktoś głosuje, czy ktoś nie głosuje. Ja też nie głosowałem wielokrotnie, uważając, że to nie jest aż tak istotne, czy ja pójdę na wybory, czy nie pójdę na wybory. To było w latach 90. Chodziłem na wybory, tak zwane te przełomowe, najważniejsze, co też jakby z perspektywy czasu nie do końca jestem pewien, czy to miało jakiś większy wpływ na to, co się w Polsce działo, ale dzisiaj... Czyli co, mówisz widzom, to, że idziecie na wybory, nie ma większego sensu, nie ma większego przełożenia? Nie, raczej mówię, trzeba to sobie samemu przemyśleć, przeanalizować i samemu dokonać wewnętrznie wyboru, czy warto i na kogo głosować. Ja do nikogo nigdy nie namawiałem. Znaczy do głosowania na nikogo nigdy nie namawiam, namawiać nie będę. Natomiast no, są sytuacje takie, że warto pójść na wybory, pokazać jakby, pokazać, że niekoniecznie ta czy ta strona, może źle to mówię. Znaczy czasami warto pójść na wybory, pokazać, że też są ludzie, którzy myślą na przykład inaczej niż propaganda głównego nurtu. Teraz jak to warto dzisiaj politycy rządzącej partii mówią o mediach nie swoich. Teraz warto pójść na wybory do Parlamentu Europejskiego? No myślę, że tak. No myślę, że Europa, znaczy Unia Europejska też jest na jakimś lekkim rozdrożu z racji tego, że w poszczególnych państwach dochodzą do głosu ugrupowania podważające sens bycia w tej Unii. Mnie się wydaje, patrząc z perspektywy tych lat, kiedy w tej Unii jesteśmy, jak się zmieniła Polska. Jeżdżę po Polsce i widzę, jakie są zmiany, jaki to jest jednak zastrzyk finansowy, jaki napłynął do Polski. I to ewidentnie widać, że to się nam opłaca, więc myślę, że warto. W utworze Nienawiść 100% z epki padają takie słowa przez ciebie napisane: wzniecać wrogość i agresję, wprowadzać cios za ciosem, gasić benzyną każdy pożar, tak zarządza się chaosem, zakłamywać rzeczywistość, mieć kontrolę nad przekazem, szczuć, podburzać i spiskować, tak się utrzymuje władzę. To jest o Prawie i Sprawiedliwości? Nie, no to jest o tym, jak się utrzymuje władzę. Wiesz, ja nie piszę o konkretnych ugrupowaniach politycznych, ani o konkretnych politykach, nie wymieniam nigdy żadnych nazwisk, raczej staram się opisywać zjawiska. Ale z podobnym zjawiskiem mamy w tej chwili do czynienia w Polsce? Znaczy z podobnym zjawiskiem mamy zawsze do czynienia w Polsce. To jest to, o czym mówiłem na początku, że polityka jest na bardzo złym poziomie i jest skierowana głównie na to, żeby utrzymać władzę. W utworze Nic się nie dzieje padają
Z kolei takie słowa maszerują ramię w ramię, równym krokiem z groźną miną, która dodać ma powagi, chcą zadeptać niczym pluskwą zdrowy rozum, bucierami zdławić niezależne myślenie, bo im wolno, rozum jest przeszkodą. Nie mów tylko o nich, że to faszyści i bezczelnie łypią okiem w moją stronę. To jest o narodowcach? Teraz zmieniłeś trochę szyk tego... tego tekstu, ale... Pominąłem kilka wulgarnych słów. Rozumiem. No wiesz, no to jest interpretacja, znowu ja tutaj nie rzucam żadnych określeń konkretnych, interpretacja należy do słuchacza. Jest, tekst jest taki, a nie inny i teraz co autor chciał przez to powiedzieć, pyta pani w szkole. A z kolei, a jeśli jutro nie ma, padają te słowa o nieudacznikach i tchórzach, którzy poczuli się wreszcie kimś. Takie czasy? No, słuchaj, ja czasami tutaj zaglądam do waszej telewizji, patrzę, co mówią politycy, śledzę prasę, oglądam telewizję nawet rządową, bo interesuje mnie, co knują i w jaki sposób... w jaki sposób się odnoszą do społeczeństwa. Jednak muszę przyznać, że pisanie historii pod własne potrzeby polityczne to już jest naprawdę przegięcie. I to bardzo mi się to nie podoba, bo to jest bardzo niebezpieczne i do niczego dobrego nas to nie doprowadzi. No niestety mam wrażenie, że ostatnio tak się dzieje, że tą historię się nagina w sposób... no, nieprzyzwoity. Zostawmy politykę, co z koncertami, co z płytą na winylu. No właśnie, pomówmy wreszcie o rzeczach fajnych i przyjemnych. Jesteśmy w trakcie trasy koncertowej. Wiosennej trasy tak, koncertowej. Tak, zostały nam koncerty, ja szybko wymienię, choć nie wiem ilu słuchaczy waszej telewizji przyjdzie na koncerty. Ale tak, w przyszłym tygodniu 15 gramy w Białymstoku, 16 gramy w Gdyni, 23 gramy w Krakowie, 24 w Skarżysku Kamiennej, 29 w Szczecinie, 30 w Gostyniu, 12 kwietnia gramy w Tychach, 13 kwietnia gramy w Legnicy. I latem gracie na festiwalu i wykonacie Underground Out of Poland. Tak, jest w tej chwili już potwierdzone, że w lecie gramy na OFIE. Tych festiwali letnich będziemy mieli jeszcze kilka, które są w trakcie dogadywania szczegółów, więc wygląda na to, że lato będzie dość pracowite, z czego się bardzo cieszę. Płyta na CD wyszła tydzień temu, jest do nabycia na naszych koncertach. W środku są również teksty, które są do przeczytania, oczywiście. Ponieważ są istotne. Wersja winylowa, co jest jakby w tej chwili dość... winyl stał się istotnym nośnikiem, jeśli chodzi o muzykę w Polsce, szczególnie muzykę taką, jak my prezentujemy, taka undergroundowa. Winyl dziś ma dotrzeć do Polski. Siedmiocalowa płyta będzie dostępna też na koncertach i w internecie. Jacek pozostaje, Jacek Chrzanowski, basistą Dezertera? No, Jacek Chrzanowski jest basistą Dezertera, który w tej chwili jest w delegacji, więc trasę wiosenną gra z nami Tony Fonkiński, czyli poprzedni nasz basista. No tak się złożyło, tak jak mówiłem na początku, że nie jesteśmy w stanie utrzymywać się to z muzyki. To nie jest dla was problem, że Jacek musi... raz gra w zespole Hej, raz z Dawidem Podsiadło, a raz z Dezerterem? No jest to problem organizacyjny. Trochę z Babilonem nie za bardzo, za blisko jest. No wiesz, no nie gra z artystami, którzy są jakby w jakiejś sprzeczności z tym, co robimy. Podsiadło, a Dezerter, dwa różne no, światy. No wiesz, no to jest dobra muzyka, natomiast no, gdzieś trzeba pracować. Okej. Okay. Koncerty, płyta przed nami winylowa, która dzisiaj powinna być dostępna, tak? Znaczy dzisiaj na pewno już będzie w Polsce, od następnego koncertu już będzie w sprzedaży. I powiedz mi na koniec, czy kultura punk może zmieniać świat, może zmieniać rzeczywistość? Oglądałem wczoraj taką konferencję prasową z Johnem Rottenem, Markiem Ramon, Duffem McKaganem. I tam Johnny Rotten, właśnie to była taka dyskusja o punku, mówił, że on właśnie zaczynał, ponieważ on wierzył, że coś można zmienić, coś się może wydarzyć dobrego, pozytywnego dzięki sztuce, muzyce.
punk rockowi. No tak, myślę, że takie mieliśmy przekonanie, mając lat 18, że uczestniczymy w czymś ważnym, co wywoła światową rewolucję w kulturze. Być może trochę tak się stało, bo jednak bardzo dużo dobrej muzyki, zresztą punk rozlał się na inne gatunki, performance, malarstwo, graffiti, teatr, no jakby wszędzie się pojawił. Punk wpływa na rzeczywistość, zmienia ją? No więc jak sobie tak pomyślę dzisiaj, ilu spotkałem ludzi na stanowiskach, choćby politycznych, którzy mówią, że słuchali Dezertera, no to czasami jestem przerażony, że jednak nie zmienia. Dziękuję bardzo za rozmowę i tym średnio optymistycznym akcentem kończymy. Zapraszamy do posłuchania epki Dezertera. Czekamy na nową płytę, która, przepraszam, nie powiedziałeś kiedy ta płyta nowa, długo grająca? Tego nie wiem. Będziemy się starać w tym roku znowu podjąć jakieś działania w celu wydania pełnej płyty, ale przypuszczam, że na pewno jakąś epkę jeszcze cykniemy w tym roku. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim Państwa gościem był Krzysztof Grabowski. Dzięki. Dezerter.